Wir wollen zusammen ein Kapitel aus dem Propheten Jesaja lesen. Chcemy wspólnie przeczytać kilka wierszy z księgi proroka Izajasza. Und zwar Kapitel 38. A mianowicie z rozdziału 38. Ganzes Kapitel. Cały rozdział. Księga Izajasza, 38 rozdział. W owych dniach Hiskiasz śmiertelnie zachorował. I przyszedł do niego Izajasz, syn Amosa, prorok, i rzekł do niego: Tak mówi Pan, uporządkuj swój dom, albowiem umrzesz, a nie będziesz żył. Wtedy Hiskiasz obrócił się twarzą do ściany i modlił się do Pana i rzekł: Ach, Panie, wspomnij, proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie i szczerze i czyniłem to, co dobre w Twoich oczach. Następnie Hiskiasz wybuchnął wielkim płaczem i doszło Izajasza słowo Pana tej treści: Idź i powiedz Hiskiaszowi: Tak mówi Pan, Bóg Dawida, Twojego Ojca. Słyszałem Twoją modlitwę, widziałem Twoje łzy. Oto dodam do Twoich dni 15 lat i wyrwę Ciebie i to miasto z ręki króla asyryjskiego, i osłonię to miasto. A taki będzie znak od Pana, że spełni Pan to, co rzekł. Oto ja cofnę o 10 stopni cień na stopniach, po których zachodzi słońce, na słonecznym zegarze Achaza. I cofnęło się słońce o 10 stopni na stopniach zegara, na których już zaszło. Psalm Hiskiasza. Króla judzkiego, gdy był chory i wyzdrowiał ze swojej choroby. Rzekłem: w połowie dni moich muszę odejść, a resztę mych lat zostałem wezwany do bram krainy umarłych. Rzekłem: już nie ujrzę Pana, Pana w krainie żyjących, już nie zobaczę człowieka między mieszkańcami ziemi. Moja chata rozebrana i odjęta mi jak namiot pasterski. Zwinąłeś jak tkacz moje życie, odciąłeś mnie od krosien. Poniechałeś mnie tak w dzień jak w nocy. Wołałem o pomoc aż do rana, jak lew, tak miażdżył wszystkie moje kości. Poniechałeś mnie tak w dzień jak w nocy. Jak pisklę jaskółcze, tak świergotałem. Gruchałem jak gołąb, moje oczy zmęczone, zwrócone ku górze. Panie, mękę cierpię, ujmij się za mną. Cóż mam mówić, skoro to On rzekł do mnie i On sam to uczynił. Przystek mój sen spłoszony przez gorycz mojej duszy. Panie, Ciebie wyczekuje moje serce. Pokrzep mojego ducha i uzdrów mnie, ożyw mnie. Zaprawdę zbawienna była dla mnie gorycz, lecz Ty zachowałeś duszę moją od dołu zagłady, gdyż poza siebie rzuciłeś wszystkie moje grzechy. Nie w krainie umarłych bowiem Cię wysławiają. Nie chwali Ciebie śmierć, nie oczekują Twojej wierności ci, którzy zstępują do grobu. Żywy, tylko żywy wysławia Ciebie, jak ja dzisiaj. Ojciec dzieciom ogłasza Twoją wierność. O Panie, wybaw nas, a będziemy grać na strunach przed domem Pana po wszystkie dni naszego życia. I rzekł Izajasz: Niech wezmą plaster figowy i przyłożą go na wrzód, aby wyzdrowiał. I rzekł Hiskiasz: Jakiż jest znak, że znowu będę mógł iść do domu Pana? Hiskia war ein gottesfürchtiger König. Hiskiasz był królem bogobojnym. Im ersten Jahr seiner Regierung, schon im ersten Monat, w pierwszym roku jego panowania, już nawet w pierwszym miesiącu, öffnete die Türen des Hauses des Herrn. Otworzył ponownie
wrota domu pańskiego. Die Türen des Tempels waren verschlossen worden. Bo te drzwi świątyni były od dawien dawna zamknięte. Aber hier Hiskia öffnet sie wieder. Ale Hiskiasz właśnie otworzył je ponownie. Damit begann er direkt, als er König wurde. I od tego właśnie rozpoczął, gdy zaczął panowanie. Das zeigt uns, wie wichtig ihm das war. A to wskazuje na to, jak była dla niego ważna ta sprawa. Er sorgte dafür, dass der Gottesdienst wieder eingerichtet wurde. I to on o to się postarał, aby ta służba kapłańska znowu była na nowo zapoczątkowana. Dass die Opfer wieder auf dem Altar gebracht wurden. I żeby znowu były składane ofiary na ołtarzu. Und dann feierte er mit dem Volk das Passa. I wtedy on obchodził z całym ludem święto Paschy. Gott hat eine große Wertschätzung dafür. I Bóg to bardzo docenił. Er sagt, seit den Tagen Salomos ist nie ein so großes Passa gefeiert worden, wie Hiskia es gefeiert hat. I powiedział, że od czasów króla Salomona nie było tak wielkiego święta Paschy, jakie urządził król Hiskiasz. Zwischen Salomo und Hiskia liegen ungefähr 250 Jahre. Pomiędzy Salomonem a panowaniem Hiskiasza to jest odstęp czasu około 250 lat. Durch die Treue Hiskias darf es nach einer so langen Zeit wieder eine große Erweckung geben. To dzięki tej wierności Hiskiasza po tak długim czasie znowu mogło nastąpić przebudzenie w ludzie. Wir sehen also, dass Hiskia ein gottesfürchtiger und treuer Mann war. A więc widzimy, że Hiskiasz był bogobojnym i wiernym Bogu mężem. Und trotzdem kamen Schwierigkeiten in sein Leben. A pomimo tego pojawiły się trudności w jego życiu. Der König von Assyrien kam von außen und bedrängte ihn. Król z Asyrii przyszedł z zewnątrz i zaczął go uciskać. Gott schenkt ihm Rettung. A Bóg podarował ratunek. Jetzt haben wir gelesen, Hiskia wird krank. A teraz przeczytaliśmy, że Hiskiasz zachorował. Vielleicht fragen wir uns, warum geschieht das? Może się zaczniemy pytać, dlaczego coś takiego się dzieje? Er war doch gottesfürchtig und treu. Przecież on był bogobojny i wierny. Wir finden in der Bibel vier Gründe, warum Gott Schwierigkeiten schickt. I w Biblii znajdujemy cztery powody, dlaczego Bóg zsyła różne trudności. Erstens finden wir, er schickt Schwierigkeiten, um uns von einem falschen Weg zurückzubringen. On po pierwsze zsyła trudności, aby nas odwrócić od błędnej drogi, którą żeśmy obrali. Ein gutes Beispiel dafür ist die Geschichte von Jona. Dobrym przykładem tego jest właśnie historia życia proroka Jonasza. Jona war auf dem falschen Weg. Jonasz znajdował się na niedobrej, błędnej drodze. Gott schickt einen Sturm. I Bóg zesłał potężną burzę. Und Jona kommt zum Nachdenken. I tam Jonasz się nad tym zastanowił. Aber wann kommt Jona zurecht? Ale kiedy Jonasz w ogóle się opamiętał? Als Gott den Sturm schickt. Wtedy, gdy Bóg zesłał tę wielką burzę? Nein, Jona kommt zurecht, als Gott den Fisch schickt. Nie, Jonasz dopiero wtedy się opamiętał, gdy Bóg posłał tą wielką rybę. Der Sturm war nötig, um Jona aufzurütteln. To połknięcie Jonasza było potrzebne, aby wstrząsnąć Jonaszem. Aber die Gnade Gottes, in der er ihn durch den Fisch rettete, brachte ihn zurecht. Ale łaska Boża, która też dzięki tej rybie uratowała życie temu Jonaszowi, doprowadziła do tego, że on się opamiętał. Ein zweiter Grund für Schwierigkeiten ist, drugim powodem powstania trudności to, dass Gott uns vor einem falschen Weg bewahren möchte. Że Bóg chce nas zachować od obrania jakiejś błędnej drogi. Ein gutes Beispiel ist der Apostel Paulus. Dobrym przykładem tego jest na przykład apostoł Paweł. Gott gab ihm einen Dorn für das Fleisch. Czytamy o tym, że Bóg dał pewien cierń w jego ciało. Das war eine schwierige Sache für Paulus, für die er dreimal zum Herrn flehte.
To była bardzo trudna sprawa dla Pawła, z powodu której czytamy, trzykrotnie błagał Pana o pomoc. Gott zeigte ihm, warum dieser Dorn geschickt wurde. I Bóg pokazał mu, dlaczego ten cierń w jego ciało został wbity. Paulus sagt, damit ich mich nicht überhebe. I Paweł sam to napisał, po to, abym się nie wywyższał. Gott nimmt diese Schwierigkeit nicht weg. I Bóg nie usunął tej trudności. Aber er macht Paulus klar. Ale on to jasno pokazał Pawłowi. Meine Gnade genügt dir. Dosyć ci na łasce mojej. In dieser Schwierigkeit kam Gott ihm zu Hilfe. Tak, to będąc w tej trudności, Bóg wyszedł mu z pomocą naprzeciw. Und Paulus konnte sogar sagen, ich habe wohlgefallen an Schwachheit. Nawet Paweł mógł dojść do tego, że napisał, że mam upodobanie w słabości. Er wusste, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. I on wiedział o tym, że jeśli jestem słaby, to wtedy jestem mocny. Weil dann die Kraft des Herrn in ihm wirken konnte. Bo wtedy mogła ta siła Pana w nim działać. Einen dritten Grund für Schwierigkeiten sehen wir im Leben Davids. Trzeci powód powstania trudności to możemy oglądać w życiu Dawida. David muss als Folge eines verkehrten Weges Schwierigkeiten ertragen. Dawid musiał znosić trudności w swoim życiu z powodu, jako następstwa spowodowane jego niewiernym chodzeniem, grzechem w jego życiu. Als David aus Jerusalem fliehen muss vor seinem eigenen Sohn Absalom. Gdy Dawid musiał uciekać z Jerozolimy i to w dodatku przed swoim własnym synem Absalomem, da wusste er, das war ihm von Gott vorhergesagt. To on wiedział dokładnie, że to było mu przepowiedziane już wcześniej przez Boga. Aber dann schauen wir mal Psalm 3 an. Ale spójrzmy sobie do treści Psalmu 3. Diesen Psalm hat David gedichtet, als er vor seinem Sohn Absalom floh. Ten Psalm właśnie został ułożony przez Dawida, gdy on musiał uciekać przed swoim synem Absalomem. Da kann er sagen: Ich legte mich nieder und schlief, ich erwachte, denn der Herr stützt mich. Vers 6. Szósty wiersz. Położyłem się i zasnąłem. Obudziłem się, bo Pan mnie wspiera. David wusste, ich bin in der Hand des Herrn. David wiedział to, że ja jestem w ręku Pana. Und deswegen konnte er in völliger Ruhe und in Frieden sein. I to dlatego on mógł tutaj położyć się i w pełnym spokoju zasnąć. Er war auf der Flucht in einer sehr schwierigen Situation. A przecież on znajdował się w czasie ucieczki i w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Und doch konnte er sich niederlegen und schlafen. A jednak on mógł tutaj położyć się i zasnąć. Er erlebte die Hilfe des Herrn in diesen Schwierigkeiten. On przeżył tutaj pomoc Pana w tej trudności. Und dann finden wir einen vierten Grund für Schwierigkeiten. I znajdujemy w Piśmie też czwarty powód, dlaczego powstają trudności w naszym życiu. Und das wird uns deutlich gemacht im Beispiel von Abraham. A to jest nam dobitnie pokazane na przykładzie Abrahama. Manchmal schickt Gott eine Prüfung einfach, um den Glauben zu erproben. Czasami Bóg zsyła doświadczenia, aby wypróbować wiarę. Nicht um zurechtzubringen. Nie chodzi o to, aby kogoś do porządku doprowadzić. Nicht um vor einem falschen Weg zu bewahren. Nie chodzi o to, aby kogoś zachować przed obraniem błędnej drogi. Nicht als Folge eines falschen Weges. Nie o to chodzi, żeby to było następstwem właśnie już błędnie obranej drogi. Sondern um den Glauben zu erproben. Nie, tu chodzi o to, żeby wypróbować wiarę tego człowieka. Dazu lesen wir einen Vers aus dem ersten Petrusbrief. Do tego przeczytamy jeden wiersz z pierwszego listu Piotra. Kapitel 1, Vers 7. Pierwszy rozdział, siódmy wiersz. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, siódmy wiersz.
ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Die Bewährung des Glaubens. Tak, wypróbowanie wiary. Sie ist für Gott sehr kostbar. Jest to dla Boga bardzo kosztowną rzeczą. Sie ist viel kostbarer als die Bewährung von Gold. To jest o wiele bardziej kosztowniejsze niż przepławianie złota. Jetzt wird die Bewährung des Glaubens mit der Bewährung des Goldes verglichen. I tak tutaj te przepławianie wiary jest porównane z tym roztapianiem tego złota. Und wir sehen einmal einen Gegensatz und einmal eine Parallele. I w tym widzimy po pierwsze przeciwieństwo, a po drugie takie porównywalne miejsce. Zuerst der Gegensatz. Najpierw wyjaśnię, jakie przeciwstawieństwo. Glaube, der bewährt wird, der bleibt ewig. Ta wiara, która będzie wypróbowana, ona pozostanie na wieki. Aber Gold vergeht. A złoto przeminie. Dann die Parallele. I teraz takie miejsce, które, czy rzecz, która jest odnośna do tego. Gold wird durch Feuer erprobt. Złoto jest wypróbowywane właśnie przez ogień. Das ist der Läuterungsprozess. To jest właśnie ten proces wypławiania. Am Ende ist das Gold reiner als vorher. I pod koniec tego procesu złoto jest czyściejsze niż na początku. Am Ende ist das, was verunreinigte in diesem Gold weg. Na koniec to, co kiedyś zanieczyszczało złoto, było, czy jest usunięte. Und so ist es mit dem Glauben, der erprobt wird. I dokładnie tak samo wygląda sprawa z wiarą, która jest wypróbowywana. Der Glaube wird durch diese Bewährung gestärkt. Wiara poprzez właśnie te próby bywa wzmocniona. Und wohin mündet es ein? A do czego to teraz zmierza? Zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Bewährter Glaube in der Gegenwart. Ta doświadczona, wypróbowana wiara wird zur Verherrlichung des Herrn Jesus in der Zukunft sein. Ona będzie ku uczczeniu Pana Jezusa kiedyś w przyszłości. Petrus schreibt viel kostbarer. Piotr tutaj napisał, będzie o wiele bardziej kosztowna. Dieses Wort kommt im Neuen Testament nur dreimal vor. To słowo jest zawarte w Nowym Testamencie tylko trzykrotnie. Einmal in Matthäus 13. Po pierwsze w Mateusza 13 rozdziale. Der Kaufmann findet eine sehr kostbare Perle. Kupiec znalazł bardzo kosztowną perłę. Das ist der Wert der Versammlung für den Herrn Jesus. Gdyż taka jest wartość zgromadzenia dla Pana Jezusa. Dann denken wir an Johannes 12. I teraz możemy pomyśleć o 12 rozdziale Ewangelii Jana. Maria nimmt eine sehr kostbare Narde. Maria wzięła bardzo kosztowną maść nardową. Sie gießt sie aus zu den Füßen des Herrn Jesus. I ona ją wylała na stopy Pana Jezusa. Die Herrlichkeiten des Herrn Jesus, sie sind für Gott so kostbar. Te wspaniałości Pana Jezusa są tak kosztowne dla Boga. Der Geruch dieser Salbe erfüllte das ganze Haus. Że woń tej maści napełniła cały dom. Und in diese Reihe reiht Gott die Bewährung des Glaubens der seiner Kinder ein. I w tym samym szeregu Bóg ustawia wypróbowaną wiarę jego własnych dzieci. Er sagt, bewährter Glaube ist für mich sehr kostbar. I tym samym mówi, że ta wypróbowana wiara jest dla mnie bardzo kosztowna. So wird Hiskia also hier in Jesaja 38 krank. I tak czytaliśmy w tym 38 rozdziale Izajasza, że Hiskiasz zachorował. Der Prophet Jesaja kommt zu ihm im Auftrag Gottes. I ze zlecenia Bożego przyszedł do niego prorok Izajasz. Und er sagt ihm, du wirst nicht gesund werden. I powiedział mu wyraźnie, ty nie wyzdrowiejesz. Was tut Hiskia? Co Hiskiasz teraz uczynił? Er wendet sich mit seinem Gesicht zur Wand.
Odwrócił się twarzą swoją do ściany. Das zeigt seine ganze Betroffenheit. A to ta czynność pokazuje, że był wstrząśnięty do głębi. Das zeigt auch seine ganze Ausweglosigkeit in sich selbst. I również wskazuje na tą sytuację bez wyjścia, że nie mógł pomóc sobie samemu. Aber das ist nicht alles, was Hiskia tut. Ale to jeszcze nie wszystko, co uczynił Hiskiasz. Hiskia betet zu dem Herrn. Hiskiasz modlił się do Pana. In seinem Gebet wird deutlich, i z jego modlitwy dobitnie to wynika, dass er wirklich in Aufrichtigkeit vor Gott gelebt hatte, że on rzeczywiście w szczerości żył przed Bogiem. Er hatte doch getan, was gut ist in den Augen des Herrn. I on czynił naprawdę to, co było prawe w oczach Pana. Wir lesen gar keine Bitte, die er in diesem Vers 3 vorbringt. Nie czytamy ani jednej prośby, którą on by w tym trzecim wierszu przedłożył. Aber wir sehen, dass Hiskia sehr weint. Ale czytamy, że on wybuchnął wielkim płaczem. Manchmal wissen wir auch nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Czasami i my spotykamy się w życiu z taką sytuacją, że w zasadzie nie wiemy, o co prosić, albo o co przystoi prosić. Wir lesen das in Römer 8. Czytamy o tym w liście do Rzymian w 8 rozdziale. Aber dann sind wir nicht alleine. Ale wiedzmy, że nie jesteśmy samotnymi. Da ist der Geist Gottes, der in uns wohnt. Bo mamy Ducha Bożego, który w nas mieszka. Und er verwendet sich für Heilige Gott gemäß. A on wstawia się za wszystkimi świętymi w taki odpowiedni sposób, jaki przystoi przed Bogiem. In diesem Kapitel 8 finden wir göttliche Personen in Tätigkeit für die Gläubigen. W tym ósmym rozdziale listu do Rzymian znajdujemy te boskie osoby, które są czynne w działaniu dla dobra wierzących. Der Heilige Geist, eine göttliche Person, verwendet sich für uns. Duch Święty, boska osoba, ona się wstawia za nami. Der Herr Jesus als verherrlichter Mensch im Himmel verwendet sich für uns. A Pan Jezus jako uwielbiony człowiek w niebie, on wstawia się za nami. Und dann lesen wir auch, Gott ist für uns. I czytamy jeszcze te słowa, a Bóg jest nam za nami albo nam przychylny. Das dürfen wir wissen im Licht des Neuen Testamentes. Możemy o tym wiedzieć w świetle całego Nowego Testamentu. Hiskia kannte diese Wahrheiten nicht. A Hiskiasz nie znał tego rodzaju prawd. Er lebte in der Zeit des Alten Testamentes. Gdyż żył w czasach Starego Testamentu. Aber Hiskia erlebt doch etwas davon. Ale jednak Hiskiasz mógł coś z tego doświadczyć. Jesaja war von Hiskia weggegangen. Izajasz wyszedł od Hiskiasza. Jetzt schickt Gott ihn zurück. A tu nagle Bóg posyła go z powrotem. Geh hin und sprich zu Hiskia. Idź z powrotem i przemów do Hiskiasza. Jetzt hat der Herr eine fünffache Botschaft an Hiskia. I Pan ma teraz poselstwo w pięciu częściach dla Hiskiasza. Er stellt sich vor, ich bin der Gott deines Vaters David. Przedstawia się, ja jestem Bogiem twojego ojca Dawida. Hiskia hatte in den Wegen seines Vaters David gewandelt. A Hiskiasz właśnie chodził drogami swojego ojca Dawida. Und Gott stellt sich ihm jetzt vor als der Gott Davids. A Bóg teraz się jemu przedstawia jako ten Bóg Dawida. David hatte selbst diese Hilfe des Herrn erlebt. Sam Dawid również i doświadczał tej pomocy Pana. Und Gott sagt Hiskia sozusagen, schau mal, ich bin derselbe. I tym samym można zobaczyć, że Bóg przemawia do Hiskiasza mniej więcej w takich słowach: spójrz, ja jestem dokładnie ten sam jak za czasów Dawida. So wie ich mit David gewesen bin, so werde ich auch mit dir sein. Tak jak ja byłem z Dawidem, tak będę też i z tobą. Welchen Trost gibt uns das zu lesen in Hebräer 13? Jakąż wielką pociechę nam to daje, gdy czytamy o tym w liście do Hebrajczyków, 13 rozdział. Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit. Jezus Chrystus ten sam w
wczoraj, dzisiaj i na wieki. Jetzt kommt die fünffache Antwort Gottes. I teraz możemy spojrzeć na tą odpowiedź Bożą w pięciu różnych częściach. Erstens sagte, ich habe dein Gebet gehört. Po pierwsze, Bóg powiedział, ja słyszałem twoją modlitwę. Kein Gebet ist umsonst gesprochen. Tak, nie jest na próżno wypowiadana żadna modlitwa. Gott hört das Gebet. Bóg słyszy te modlitwy. Hiskia hatte auf seinem Bett nichts davon gemerkt. Hiskiasz przecież, leżąc na swoim łożu choroby, nic z tego nie zauważył. Aber Gott hatte ihn gehört. Ale Bóg jednak go słyszał. Und jetzt teilt ihm das mit durch den Propheten Jesaja. I teraz Bóg mu o tym powiedział przez proroka Izajasza. Ist etwas Großartiges, wenn wir das heute erleben. Czy nie jest to coś wielkiego, wspaniałego, jeżeli będziemy mogli to i dzisiaj przeżyć? Da bist du in einer schwierigen Situation. Możesz znajdować się w bardzo trudnej sytuacji, aber du bleibst ganz ruhig. Ale ty pozostajesz całkowicie spokojny. Das ist eine Antwort auf die Gebete. Bo to jest właśnie odpowiedź na modlitwę. Petrus liegt in Apostelgeschichte 12 im Gefängnis. Czytamy w Dziejach Apostolskich 12 rozdziale, że Piotr znajdował się w ciemnym lochu więziennym. Gerade war Jakobus ermordet worden. Dopiero co parę dni wcześniej Jakub został przed nim zamordowany. Petrus musste das gleiche Teil erwarten. I Piotr nie mógł niczego innego, jak tylko takiej samej rzeczy oczekiwać. Aber er schläft im Gefängnis. A okazuje się, że on śpi spokojnie w więzieniu. Hättest du geschlafen? Czy ty byś w takiej sytuacji spał? Es war eine erste Antwort Gottes auf die Gebete der Versammlung. A to była bardzo poważna odpowiedź Boża na modlitwy zgromadzenia. Als Antwort auf die Gebete der Versammlung machte er Petrus ruhig. To właśnie ta odpowiedź na modlitwy tego zgromadzenia spowodowała, że Piotr mógł być w swoim wnętrzu całkowicie spokojny. Gott würde eine weitere Antwort geben. Ale wiemy, że Bóg też i darował dalszą odpowiedź. Er würde Petrus auch aus dem Gefängnis befreien. My wiemy, że Pan go wyprowadził z tego więzienia. Aber diese erste Antwort erlebte Petrus, als er ruhig schlafen konnte. Ale pierwszą odpowiedzią na te modlitwy było to, że Piotr mógł spokojnie spać. Die zweite Antwort, ich habe deine Tränen gesehen. Druga odpowiedź, jaka dotarła do Hiskiasza, to jest to, że ja widziałem twoje łzy. Hiskia hatte sehr geweint. Hiskiasz bardzo mocno płakał. Und Gott hatte Kenntnis davon genommen. A Bóg o tym dowiedział się, czy zauważył to. Gott hatte Erbarmen mit seinem Knecht. I Bóg się zlitował nad swoim sługą. Der sieht auch heute unsere Tränen. Ale Bóg też widzi dzisiaj nasze łzy. Er hat eine dritte Antwort. I otrzymał też trzecią część tej odpowiedzi. Und jetzt verheißt er ihm Rettung. Teraz Bóg obiecuje mu ratunek. Ich will zu deinen Tagen 15 Jahre hinzufügen. A ja chcę dołożyć do dni życia twojego 15 lat. Nein, Hiskia, du musst nicht sterben. Nie, Hiskiaszu, ty nie musisz umrzeć. Ich schenke dir weitere 15 Jahre. Ja podarowałem ci następnych 15 lat życia. Aber das ist nicht alles, was Gott sagt. Ale to jeszcze nie wszystko, co Bóg powiedział. In Vers 6 gibt er ihm noch eine Verheißung. W szóstym wierszu daje mu jeszcze jedną obietnicę. Er sagt, ich werde dich nicht nur von deiner Krankheit retten. Nie tylko powiedział, że wyratuje cię z twojej choroby. Ich werde auch dich und diese Stadt, die dir so wichtig ist, retten von dem König Assyriens. A ja również wyrwę ciebie samego i to miasto, które dla ciebie jest tak cenne, z rąk króla asyryjskiego. Dann finden wir einen fünften Punkt. I jeszcze piąty punkt możemy wymienić. Gott gibt Hiskia auch ein Zeichen. Bóg dał Hiskiaszowi również i swój znak. Gott stärkt seinen Knecht Hiskia. Bóg w tym samym wzmacnia swojego sługę Hiskiasza. Er gibt ihm eine Zusage.
daje mu przyrzeczenie, und er gibt ihm auch eine Stärkung seines Glaubens. Ale daje mu również też i wzmocnienie jego wiary. Der Zeiger der Sonnenuhr würde zurückgehen. Tak, ten znak, czy te, nazwijmy to wskazówka tego słonecznego zegara, cofnie się. Natürlich hat die Sonnenuhr keinen Zeiger. Naturalnie zegar słoneczny nie ma wskazówki. Aber der Schatten, den die Sonnenuhr auf den Boden malt, der würde zurückgehen. Nie, tu chodzi o to, że ten cień, jaki pada z tej nieruchomej wskazówki na podłoże, na ziemię, to ten cień cofnie się. Wie ist das möglich? Jak to było w ogóle możliwe? Der große, allmächtige Gott. Ten wielki, wszechmocny Bóg. Für den ist es kein Problem, die Sonne einfach eine Stunde zurückzudrehen. Dla niego nie ma najmniejszego problemu spowodować, żeby słońce o jedną godzinę się cofnęło. Er konnte einmal in einem Kampf einen Tag schenken, der doppelt so lange war wie ein normaler Tag. Była taka sytuacja w życiu ludu izraelskiego, że w czasie jednej z wielkich walk Bóg spowodował, że jeden dzień stał się prawie że tak długi jak dwa dni. Hier kann er auch die Sonne, die einen Weg gegangen ist, wieder zurückstellen. I tutaj czytamy o tym, że to słońce, które już posunęło się w tym cieniu do przodu, mogło wrócić się z powrotem. Hatte er nicht Hiskia gerade das gleiche versprochen? Czy on Hiskiaszowi tutaj nie przyrzekł dokładnie to samo? Eigentlich war die Zeit Hiskias abgelaufen. W zasadzie czas życia Hiskiasza już upłynął. Aber Gott schenkt ihm 15 Jahre hinzu. Ale Bóg do tego dołożył mu 15 lat. Eigentlich war die Sonne schon weitergegangen. W zasadzie to słońce już dalej się posunęło. Aber Gott lässt sie zurückgehen. Ale Bóg sprawił, żeby się cofnęło. Da sehen wir, mit welchem Gott wir es zu tun haben. Potem możemy poznać, z jakiego rodzaju Bogiem my mamy do czynienia. Es ist der allmächtige Gott, dem nichts zu groß ist. My mamy do czynienia z tym wszechpotężnym Bogiem, dla którego żadna rzecz nie jest zbyt wielka. Gott schenkt uns jetzt einen Blick in das Herz von Hiskia. Bóg teraz nam darował takie spojrzenie do wnętrza serca Hiskiasza. Hiskia hat aufgezeichnet, was in seinem Herzen ist. Hiskiasz również też wszystko to opisał, co było w jego sercu. Und diese Aufzeichnung hat zwei Teile. A to, co on opisał, to składa się z dwóch części. Diese beiden Teile werden schon in Vers 9 gezeigt. Te dwie części już są wzmiankowane w 9 wierszu. Einmal als er krank gewesen war und dann als er von seiner Krankheit genesen war. Czytamy na tym, o tym, że chodzi najpierw o ten czas, gdy był chory, i potem czytamy o drugim czasie, gdy już wyzdrowiał ze swojej choroby. Was Hiskia empfunden hat, als er krank war, finden wir in Vers 10 bis Vers 14. To, co odczuwał Hiskiasz, gdy był chory, to jest zapisane w wierszach od 10 do 14 włącznie. Was Hiskia empfunden hat, als er gesund geworden ist, finden wir in Vers 15 bis Vers 20. A to, co Hiskiasz odczuwał, gdy już wyzdrowiał ze swojej choroby, mamy opisane w wierszach od 15 do 20 włącznie. Hiskia war seine Hoffnung beraubt. War seine Hoffnung beraubt. Tak, Hiskiasz wyzbył się już swojej nadziei. Er hatte auf die Verheißung Gottes gehofft. On miał nadzieję na tę obietnicę Bożą. Gott hatte gesagt, wenn du das Gesetz befolgst, dann gebe ich dir ein gutes Leben auf der Erde. Bo Bóg przecież to przyrzekł. Jeżeli ty będziesz wykonywał przepisy zakonu, to ja daję temu człowiekowi długie i dobre życie na tej ziemi. Jetzt sagt Hiskia, ich kann ja gar nicht mehr im Land der Lebendigen mit Gott leben. I teraz Hiskiasz to musiał wyznać, że ja nie mogę w tym kraju, krainie żyjących, dalej z Bogiem żyć. In einer ganz kurzen Zeit wirst du mir ja ein Ende machen. W bardzo krótkim okresie czasu ty postanowiłeś mój koniec. Aber dann sagt er in Vers 13, ich beschwichtigte meine Seele.
Ale w 13 wierszu on tutaj napisał, że was ist dabei ganz wichtig. Vers 13 am Ende, am Anfang, was steht dabei? Ich habe gerufen um Hilfe bis zum Morgen, wie ein Löwe, ja. Welche hat es alle meine Gebeine zermalmelt. Hiskia ruft um Hilfe. Hiskias wołał i prosił o pomoc. Und er möchte in diesem Ruf zu Gott zur Ruhe kommen. I on w tym wołaniu do Boga chciał być uspokojony. Er wünscht, dass seine Seele, die aufgewühlt ist, dass sie zur Ruhe kommt. On tego sobie życzył, żeby ta jego dusza, która była tak wzburzona tym zdarzeniem, mogła się uspokoić. Und die Frage ist, wie kann eine aufgewühlte Seele zur Ruhe kommen? I teraz powstaje pytanie, jak może taka wzburzona dusza teraz się uspokoić? Die Antwort lautet: Odpowiedź brzmi: Wir kommen dann zur Ruhe, wenn wir uns in die Hand des Herrn fallen lassen. My tylko wtedy możemy się uspokoić, jeżeli my całkowicie się oddamy w rękę Pana. Die Antwort hört sich einfach an. Odpowiedź wydaje się, że jest prosta. Aber es in der Praxis zu verwirklichen ist nicht so einfach. Ale urzeczywistnić ją w praktycznym życiu to nie jest taka łatwa rzecz. Wir kommen dann zur Ruhe, wenn wir sagen, ja Herr, dein Wille ist gut für mich. Tak, my wtedy możemy się uspokoić, jeżeli my wyznamy to przed Panem. Tak, Panie, Twoja wola jest zawsze dobra dla mnie. Dann denken wir an diese Hand, in die wir uns fallen lassen. I wtedy możemy pomyśleć o tej dłoni, do której możemy się powierzać, albo do której my się oddajemy. Es ist die Hand, die für uns am Kreuz auf Golgatha von Nägeln durchbohrt war. Jest to dłoń, która dla nas na krzyżu Golgoty została przebita tym gwoździem. Es ist die Hand, die der Herr Jesus erhoben hatte, um seine Jünger zu segnen. To jest ta dłoń, którą Pan podniósł w górę, aby błogosławić swoich uczniów. Es ist die Hand, die er auf Johannes legte in Offenbarung 1. To jest ta dłoń, która została położona również też i na Janie, co czytamy w objawieniu w pierwszym rozdziale. Er sagte dazu, fürchte dich nicht. I do tego Pan powiedział, nie bój się. Ich bin der Erste und der Letzte. Ja jestem pierwszy i ostatni. Ich wurde tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Byłem umarły, ale teraz żyję od wieków aż na wieki. Wenn wir ein Ja finden zu dem Willen Gottes, jeżeli my znajdziemy w naszym wnętrzu to przyzwolenie albo tą zgodę na, i powiemy tak, Panie, Twoja wola niech się stanie, dann denken wir daran, dass Gott nur Gutes für uns im Sinn hat. To zawsze myślmy o tym, że Bóg dla nas ma zawsze tylko dobro na myśli. Möchte dazu einen Vers lesen aus dem Propheten Jeremia. Chciałbym przeczytać jeszcze jeden wiersz co do tego z księgi proroka Jeremiasza. Jeremia 29, vers 11. 29 rozdział, 11 wiersz. Jeremiasza 29 rozdział, 11 wiersz. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan, myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Das sind Gottes Gedanken für uns. Takie są Boże myśli co do nas. Gedanken des Friedens, Gedanken der Liebe. To są myśli pokoju i myśli miłości. Hiskia klagt in Vers 14. Czytamy w 14 wierszu naszego rozdziału, że Hiskiasz tutaj podniósł swoją skargę. Er klagt wie eine Schwalbe. On tu skarży się jak taka jaskółka. Und die Schwalbe ist bekannt dafür, dass sie schnell hin und her fliegt. A jaskółka jest znana z tego, że ona szybko tam i z powrotem lata. Er klagt wie ein Kranich. On tu również też i narzeka jak ja, wie eine
Taube kommt auch noch, aber wir haben drei Tiere. Ihr habt noch eine Taube. Dann nehmen wir die Taube. On również narzeka jak gołąb. Die Taube ist dafür bekannt aus der Geschichte Noahs, dass sie nicht zur Ruhe kam auf der Erde. Znane nam to jest na pewno z historii też i Noego, że gołąb, który był wypuszczony przez Noego, on nie znalazł miejsca spoczynku, aby postawić swoją nóżkę na tej ziemi. Sie flog hin, aber sie flog wieder zurück. Ten gołąb wylatywał z arki, ale wracał do niej z powrotem. Aber es gab einen Moment, da kam sie zur Ruhe. Ale nastał taki moment, że i ten gołąb mógł znaleźć swoje miejsce odpocznienia. Als der Herr Jesus sich von Johannes taufen ließ, gdy Pan Jezus dał się ochrzcić przez Jana Chrzciciela, da kam der Heilige Geist wie eine Taube und blieb auf ihm. To wiemy o tym, że Duch Święty stąpił na niego w postaci gołębicy i pozostał na nim. Das ist ein Bild von völliger Ruhe und Übereinstimmung. A to jest właśnie obraz pełnego spokoju i jednomyślności. Hiskia hat diese Ruhe noch nicht gefunden. Hiskiasz jeszcze nie znalazł tego rodzaju spocznienie. Aber er wendet sich an den Herrn. Ale on zwracał się do Pana. O Herr, mir ist bange. O Panie, jak ja bardzo cierpię. Und was ihm bleibt? I to, co mu pozostało jeszcze? Das ist die Bitte, tritt als Bürger für mich ein. To tutaj jest wyrażone w postaci jego prośby. Panie, ty wystąp jako ta rękojmia dla mnie. In Vers 2 hatte er sein Angesicht zur Wand gedreht. Czytamy w wierszu drugim, że on swoją twarzą odwrócił się w kierunku ściany. Aber in Vers 14 blickt sein Auge zur Höhe. Ale w 14 wierszu oglądamy jego oczy, które zwrócone są ku górze. Hiskia weiß, es gibt nur einen Ort, wo ich Hilfe finden kann. Hiskiasz wie, że jest tylko jedno miejsce, w którym ja mogę znaleźć pomoc. Das bei dem Herrn. A to mianowicie przy boku Pana. Und wir haben gesehen, dass der Herr ihn nicht alleine lässt. I czytaliśmy o tym, że Pan go nie zostawił samego. Er schenkt ihm Rettung. Pan darował mu wybawienie. Jetzt finden wir ab Vers 15 die Empfindungen Hiskias, nachdem er diese Rettung erlebt hat. I począwszy od 15 wiersza oglądamy te uczucia Hiskiasza, jakie napłynęły do jego duszy, gdy on doświadczył tego ratunku pańskiego. Hiskia sagt es mit glücklichem Herzen, er hat mir seine Hilfe zugesagt. Hiskiasz mógł powiedzieć to z głębi szczęśliwego serca, że on mi przyrzekł swoją pomoc. Und dann sagt er hat auch seine Zusage erfüllt. I do tego jeszcze dodaje, ale i on wypełnił swoje przyrzeczenie. Darin kann ich zur Ruhe kommen. To dlatego właśnie mogę teraz się uspokoić. Und jetzt möchte ich ein Leben weiter zur Ehre Gottes führen. I teraz chciałbym dalej prowadzić życie ku chwale Bożej. Wir lesen dazu noch einen Vers aus Hebräer 13. Jeden wiersz przeczytajmy jeszcze z listu do Hebrajczyków z 13 rozdziału. Das Ende von Vers 5. Er hat gesagt, ich will dich nicht versäumen und dich nicht verlassen. Pod sam koniec 5 wiersza, 13 rozdział do Hebrajczyków. Sam bowiem powiedział, nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. No kommt die Antwort des Glaubens. I dalej czytamy odpowiedź, jaka wypływa z wiary. Wir können kühn sagen, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten, was wird mir ein Mensch tun? I tak możemy z ufnością, albo w innym tłumaczeniu z odwagą powiedzieć, Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał. In Vers 17, in unserem Kapitel Jesaja 38, w 17 wierszu naszego przeczytanego rozdziału z Izajasza 38. Da sagt Hiskia, du zogst liebevoll meine Seele aus der Grube. Tu Hiskiasz to mógł wyznać, że ty wyciągnąłeś w pełnej twojej miłości duszę moją z dołu zagłady. Einerseits erlebte Hiskia die Rettung. Z jednej strony Hiskiasz tutaj przeżywał to wybawienie.
Aber andererseits erlebte er die Liebe des Herrn. Ale z drugiej strony on przeżywał również i miłość Pana. Liebevoll hast du meine Seele herausgezogen. To ty w wielkiej miłości twojej wyciągnąłeś moją duszę. Auch wir werden genau diese beiden Dinge finden, wenn wir zum Thron der Gnade gehen. Również i my znajdziemy te dwie rzeczy, jeżeli my zwrócimy się do tego tronu łaski. Wir werden finden Gnade zu rechtzeitiger Hilfe. My znajdziemy tam łaskę w tej pomocy na stosowny czas. Aber wir werden auch seine Barmherzigkeit finden. Ale również i tam znajdziemy jego miłosierdzie. Denk mal an Johannes 11. I teraz pomyślmy sobie o 11 rozdziale Ewangelii Jana. Der Herr kam, um zu helfen. Pan przyszedł, aby pomóc. Was denkst du, was würde Maria erzählen? Jak myślisz, o czym by opowiadała Maria, wenn du sie fragen würdest? Gdybyś ją teraz mógł zapytać: Maria, wie war das damals in Betanien? Mario, jak to wtedy było w Betanii? Dann wird Maria sagen: Zwei Dinge werde ich nie vergessen. Wtedy Maria by odpowiedziała: dwóch rzeczy nigdy nie zapomnę. Das war ein Moment, als der Herr Jesus rief und Lazarus kam aus dem Grab. To właśnie był ten wspaniały moment, w którym Pan Jezus zawołał, a Łazarz wyszedł z grobu. Den Moment, den werde ich nie vergessen. Tego momentu nigdy do końca życia nie zapomnę. Aber dann wird sie auch sagen. Ale jeszcze doda do tego, als Lazarus noch im Grab lag. Wtedy, gdy Łazarz jeszcze leżał w grobie, da stand ich da und weinte. Ja stałam obok grobu i płakałam. Und dann habe ich gesehen, wie der Herr Jesus auch geweint hat. Ale również i widziałam, że i Pan Jezus też zapłakał. Diesen Moment, den werde ich auch nie vergessen. Tego momentu ja też nigdy w życiu nie zapomnę. Hiskia ist gerettet. Hiskiasz też doświadczył tego ratunku. Und er will auf dieser Erde leben zum Lob Gottes. I on chce dalej na tej ziemi żyć ku chwale Bożej. Er will auch ein Zeuge der Treue Gottes für andere sein. On chce być świadkiem tej wierności Bożej też i w obliczu innych ludzi. Der Vater gibt den Kindern Kunde von deiner Treue. To ojciec dzieciom ogłasza twoją wierność. So darf das, was Hiskia erlebt hat, auch Kreise ziehen und andere ermutigen. I to, co teraz Hiskiasz przeżył, może poszerzyć te kręgi osób, które to doświadczają, i wielu innych też pocieszyć. Hiskia sagt, der Herr war bereit, mich zu retten. Hiskiasz powiedział to, że Pan był gotowy, aby mnie wyratować. Und jetzt wollen wir Seitenspiel schlagen alle Tage unseres Lebens. Ale teraz my powinniśmy zagrać mu na strunach po wszystkie dni naszego życia. Hiskia hatte zu Beginn seines Lebens die Türen des Hauses des Herrn geöffnet. Na początku swojego panowania Hiskiasz otworzył drzwi domu Pańskiego. Und jetzt wollte er im Haus des Herrn den Herrn loben. I teraz on pragnął tego, aby w tym domu Pańskim Pana wysławiać. In Vers 21 finden wir das Feigenkuchenpflaster. Tutaj w 21 wierszu znajdujemy opis tego lekarstwa, ten placek figowy. Möchte nur noch diesen einen Gedanken dazu sagen. Chciałbym w związku z tym tylko jedną myśl powiedzieć. Die Feige ist gekennzeichnet durch ihre Süßigkeit. Figi cechują się swoją słodkością. In der Not, in dem Leid. W tej biedzie, w tej nędzy i w cierpieniu legt Gott dieses Pflaster aufs Feigenkuchen, auf die Wunde. To Bóg położył właśnie ten plaster figowy na to chore miejsce. Er ist in der Lage, das Bittere süß zu machen. Tylko on jest w stanie przemienić to, co jest gorzkie, w słodkość. Wir haben diese Aufzeichnung Hiskias in Bezug auf seine Situation gesehen. I tak widzieliśmy ten opis związany z sytuacją Hiskiasza podany przez niego samego.
Wir haben sie auch etwas übertragen auf uns in schwierigen Situationen. Troszeczkę mogliśmy to też i przenieść na nas samych, jeśli znajdujemy się w trudnych sytuacjach. Wir finden darüber hinaus in dieser Aufzeichnung einen prophetischen Hinweis. Ale w całym tym opisie jeszcze ponad to możemy znaleźć również wskazówkę proroczą. Das, was Hiskia erlebt hat, bo to, co Hiskiasz tutaj przeżył, das wird auch der glaubende Überrest Israels in zukünftiger Zeit erleben. To będzie mogła też i przeżywać ta wierząca resztka z ludu izraelskiego w niedalekiej przyszłości. Aus großer Drangsal wird Gott sie retten. Z tego wielkiego ucisku Bóg ich wyratuje. Da können wir auch Anwendungen machen auf die Errettung eines Menschen. Ale również możemy z tego rozdziału też i odnieść tą naukę do ratunku, jaki doświadcza każdy pojedynczy człowiek. Der Mensch ist ewig verloren im ewigen Tod. Bo człowiek jest na wieki zgubiony, znajduje się w wiecznej śmierci. Er braucht einen Bürgen, einen Mittler. On potrzebuje też i tego, kto by się za nim wstawił, takiego pośrednika. Und der Jesus ist der Mittler zwischen Gott und Menschen geworden. I Pan Jezus stał się właśnie tym pośrednikiem pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Ist noch jemand hier, der versucht alleine mit Gott zurechtzukommen? Czy może w tej sali jest jeszcze ktoś taki, który jeszcze próbuje samodzielnie się usprawiedliwić przed Bogiem? Denkst du, du kannst durch gute Werke mit Gott klarkommen? Może myślisz, że ty jesteś w stanie za pomocą dobrych uczynków dać sobie radę w obliczu Boga? Vor dem heiligen und gerechten Gott kannst du damit nicht bestehen. Nie, nie będziesz mógł się ostać przed świętym i sprawiedliwym Bogiem w tych uczynkach. Es gibt nur einen Weg, um gerettet zu werden. Jest tylko jedna droga, aby móc być zbawionym. Dieser Weg ist der Herr Jesus. A tą drogą jest tylko i wyłącznie Pan Jezus. Er ist der Mittler zwischen Gott und Menschen. On jest tym pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi. Nimm ihn an als deinen Heiland. Przyjmij go osobiście jako twojego Zbawiciela. Dann darfst du Leben bekommen. Wtedy będziesz mógł otrzymać życie. Dann darfst du Gott danken für die große Rettung. I wtedy będziesz mógł Bogu dziękować za jego wielkie wybawienie. Dann erinnert uns das Erleben von Hiskia. Też również przypomina nam to przeżycie Hiskiasza. Es lässt uns denken an den Herrn Jesus. Tak, powoduje, że my możemy też pomyśleć o Panu Jezusie. Den reinen, den heiligen, den vollkommenen. O tym czystym, o tym doskonałym. Er ging in den Tod freiwillig. On wszedł w tą śmierć dobrowolnie. Aber er erlebte auch, wie er Rettung fand. Ale również i on to mógł przeżyć, że mógł otrzymać to wybawienie z śmierci. Gott hat ihn auferweckt. Bo Bóg go z martwych zbudził. Und das ist die Grundlage des Heils. I to jest właśnie podstawą zbawienia. Wenn wir daran denken, jeżeli o tym teraz pomyślimy, dann sehen wir, welchen großen Preis der Herr Jesus bezahlt hat für dich und für mich. To możemy zobaczyć, jak wielką cenę Pan Jezus zapłacił za mnie i za ciebie. Das gibt uns Vertrauen, dass er uns auch weiter alles geben wird, was wir brauchen. I to daje nam to zaufanie, że on dalej będzie mógł nam darować wszystko to, co my potrzebujemy, jeśli mu zaufamy. Er hat zu viel an uns gewandt, um uns je wieder loszulassen. Gdyż on zbyt wiele dla nas zainwestował, aby teraz miał nas wypuścić z swoich rąk. Er hat es uns versprochen, dass er uns sicher ans Ziel bringt. To przecież on nam przyrzekł, że on nas bezpiecznie doprowadzi do celu. Und er ist bei uns alle Tage. I że on z nami jest po wszystkie dni naszego życia. Und wenn wir einmal keine Kraft mehr haben, a jeżeli tak się zdarzy, że my kiedyś nie będziemy mieli siły, dann nimmt er uns an seine Hand. Wtedy on uchwyci nas za naszą rękę und trägt uns hindurch. I on nas przeniesie. Ihm sei Dank dafür. I niech będą dzięki jemu za to.